Czy zastanawialiście się kiedyś, czy jest tu możliwe osiągnąć głęboki i mocny bas bez specjalnego dużego pomieszczenia, ala studio, bez drugiego przystosowania akustycznego, bez dużego subwoofera? Okazuje się, że na rynku pojawiło się bardzo ciekawe rozwiązanie, które w tym odcinku wam zaprezentuję. Więc serdecznie zapraszam was do oglądania. Wielu, bardzo wielu producentów nie ma zbyt komfortowych warunków pracy, wiadomo. Zazwyczaj nie mamy właśnie takiego specjalnego y, super studia, tylko bardziej pracujemy w takich domowych, nieco spartańskich warunkach, na przykład w swojej sypialni. Stąd się wzięło też to powszechne określenie angielskie bedroom producer. Ja też mam duże problemy ze swoim pokojem, dlatego, bo moje pomieszczenie, w którym pracuję, to jest dosłownie 2 na 2 metry. Bardzo ciężko wydobyć z tego jakikolwiek bas. Cały czas jestem coraz to bardziej i bardziej sfrustrowany tym, jak bardzo słabo słyszę basy. Wspomagam się oczywiście słuchawkami, bo niestety na monitorach nie mogę ich za bardzo kontrolować i bardzo długo szukałem jakiegoś ciekawego rozwiązania. Praca w takim właśnie małym pomieszczeniu tworzy wiele problemów akustycznych. Mamy też problem z tym, że jeżeli mieszkamy w bloku, to niestety mamy też często złośliwych sąsiadów, którzy nie za bardzo raczej lubią, kiedy podkręcamy bas, a niestety potrzebujemy dużego ciśnienia akustycznego, żeby w ogóle było go słychać. Możemy mieć też pretensje domowników, którzy mówią: Ej, weź, ścisz, ścisz ten bas, bo my tutaj nie możemy żyć. Każdy chyba na pewnym etapie miał, miał z tym problem. Ponadto jest duże zagrożenie tego, że jeżeli głośno będziemy cały czas słuchać muzyki, żeby poczuć właśnie te basy i tą górę, niestety szybko zniszczy nam się słuch. Tak więc co z tym wszystkim możemy począć? Przypadkiem w internecie natrafiłem na bardzo ciekawe urządzenie o nazwie subpak. Ja konkretnie zakupiłem subpaka S2. Jest to coś w rodzaju takiego, właśnie, subwoofera na fotel. Jest to taka wibracyjna mata, którą umieszczamy pod plecami na fotelu. Mamy z tym subpakiem bezpośredni kontakt i odczuwamy bardzo wyraźnie przenoszone przez niego wibracje. Pasmo przenoszenia to jest od 5 do 130 Hz, więc dosłownie to jest takie właśnie pasmo bardzo ultra niskiego basu, tego typowego basu oraz trochę też tego wysokiego basu. Subpak pozwala nam skontrolować przede wszystkim poziomy y, instrumentów, które grają w niskich częstotliwościach, czyli czy stopa nam odpowiednio łupie, jakie ona ma dokładnie wibracje i w ogóle jak będzie odczuwalna y, w takich warunkach wiadomo, bardziej klubowych y, czy koncertowych. Tak samo na przykład czy nasz bas nie jest za głośny, czy on się po prostu nie zderza z tą naszą Stopą za bardzo, czy nie ma tam bałaganu, czy zrobiliśmy odpowiedni sidechain. Wszystkie te rzeczy tak naprawdę nie są możliwe do skontrolowania. Nie będziemy w stanie dokładnie jakby odwzorować tego wszystkiego, dopóki nie mamy możliwości odpowiednio wszystkiego poczuć, nie tylko usłyszeć. Ja swojego supaka kupiłem niedawno, bo było to na promocji Black Friday. Kupiłem go za 199 dolarów. Była to naprawdę duża okazja i fajna promocja. Nie wahałem się zbyt długo. Byłem bardzo zaciekawiony tym, że tacy producenci jak na przykład Dada Life, Richie Houghton albo Timbaland yy, oficjalnie polecają ten produkt, czyli w sumie coś musiało być na rzeczy, więc z niecierpliwością zamówiłem ten oto produkt i czekałem na przesyłkę. W zestawie znajdziemy oczywiście samo urządzenie wraz ze specjalną taką skrzynką, takim panelem sterującym. Pasy, którymi możemy przypiąć subpaka do fotela. Praktycznie te paski są uniwersalne. Możemy ich użyć czy do takiego bardziej zwykłego krzesła, czy też do bardzo dużego fotela prezesa. Mamy też dołączone kable, specjalne przejściówki, w zależności od tego, czy chcemy używać subpaka, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie. Mamy też oczywiście zasilacz, instrukcje. I jeszcze jest do tego wszystkiego dołączony kabel mini jack, który mógłby być trochę dłuższy, ale i tak miło, że producent o nas w ten sposób pomyślał i nam to zapewnia. Subpakiem możemy podpiąć się do naszego interfejsu audio za pomocą kabla mały jack. Jeżeli nasz interfejs wychodzi dużym jackiem albo XLR-em, to oczywiście musimy też mieć odpowiednią przejściówkę. Fajną opcją, która mi się bardzo spodobała, jest też możliwość korzystania z urządzenia za pomocą Bluetooth'a. Czyli możemy bezpośrednio wysyłać dźwięk z np. laptopa czy innego komputera, do, czy np. telefonu komórkowego do subpaka. Jeżeli chodzi o podpięcie słuchawek, to podpinamy je bezpośrednio do, tak, do tej skrzynki yy, sterującej. Możemy też w miarę ciekawie używać yy, subpaka z monitora, monitorami odsłuchowymi, jednak muszę przyznać, że ze słuchawkami wrażenie jest dużo lepsze. Jednakże no, z monitorami też się naprawdę fajnie pracuje. Czujemy takie dodatkowe wibracje, i one fajnie spajają się w taką jedną całość. Ciężko to opisać, ale to jest takie wrażenie, że czujemy to wszystko, czujemy te wibracje, ale nasz mózg jest taki trochę oszukany i wydaje nam się, że jakbyśmy to słyszeli. Jeżeli chodzi o moje subiektywne wrażenia, to urządzenie działa naprawdę lepiej niż się spodziewałem. Wibracje są głębokie, naprawdę intensywne. Wręcz powiedziałbym, że czasami zbyt intensywne, na przykład na muzyce trapowej albo dubstepowej. Na szczęście mamy kontrolkę, mamy gałkę, którą możemy zmniejszać lub zwiększać intensywność Subpaka, yy, więc oczywiście możemy dopasować urządzenie do swoich własnych potrzeb. Ja osobiście rzeczywiście używając Subpaka czuję się jakbym był w jakimś klubie, jakimś dużym klubie albo jakiejś, nie wiem, w sali koncertowej. Yy, naprawdę nie spodziewałem się tego, więc producenci rzeczywiście zrobili dużo, żeby ten produkt był jak najlepszy, jak najbardziej przydatny, zresztą on jest głównie targetowany do producentów muzycznych i DJ-ów, jednak świetne wrażenia osiągnąłem też grając w gry wideo. Wyobrażam sobie, jak fajne musi być, też, musi być też VR, czyli te okularki rozszerzonej rzeczywistości. Do tego jest lepsza wersja prawdopodobnie z plecakiem niż ta wersja studyjna i chętnie bym też ją przetestował. Oczywiście słyszymy też lepiej wszelkie efekty w filmach, ja jednak chciałbym się najbardziej skupić na tym y, produkcyjnym aspekcie, czyli rzeczywiście, czy to urządzenie będzie przydatne y, dla, dla producenta muzycznego. Otóż do tego subpaka oczywiście trzeba się przyzwyczaić. To nie ma tak, że magicznie odpalimy go sobie, usłyszymy więcej basów i, i będzie super. Oczywiście nie nauczymy się tego wszystkiego w jeden dzień. Musimy długo się do, tych, do tego wszystkiego przyzwyczaić, tak jakbyśmy się na przykład przyzwyczajali, nie wiem, do nowych monitorów. Więc to nie jest takie hop-shop, ale świetne zastosowanie znalazłem przy utworach referencyjnych. Mianowicie, jeżeli słuchamy sobie referencji w naszym gatunku, po czym posłuchamy sobie naszego miksu, bardzo szybko zobaczymy, jaki ten rodzaj tej, tych wibracji, tej stopy, czy, prawda, czy tego subbasu, czy, czym nasz miks się różni i w czym nie domagać, czy naszego basu nie jest więcej, czy nie jest go za mało. Więc to jest naprawdę przydatne narzędzie, ponadto naprawdę czujemy, czy utwór będzie miał takie kopnięcie na parkiecie. Yy, ja osobiście muszę przyznać się, że załamałem się słuchając niektórych swoich starszych utworów na, z, z, z użyciem subpaka, dlatego bo zobaczyłem, jak duże błędy popełniałem, jeżeli chodzi o low end, którego jakby zbyt dobrze nie czułem. Na przykład każda stopa. Na słuchawkach może się na przykład wydawać dość podobna w dołach, jednak odczucia tych, tych, tych drumów są totalnie inne na subpacku, mimo że na przykład na mniejszych monitorach albo na słuchawkach wydaje nam się, że w sumie no to, to wszystko jedna cholera, wszystko jedno to samo. Subpack ma niestety jednak kilka wad. Po pierwsze, nie jest zdecydowanie Najwygodniejszym urządzeniem, jakie do tej pory miałem okazję wypróbować. Jest dość twardy, nie do końca wygodny. Na to można zaradzić w ten sposób, że możemy wyciąć sobie dziurę w fotelu i w, niego, w nią sobie wkomponować subpaka. Oczywiście nie każdy ma ochotę niszczyć swój fotel albo przerabiać go w taki sposób. Ja do tego się powoli przyzwyczajam. To nie jest taka tragedia oczywiście, więc cóż, to nie jest tak, że nie wiem, siedzimy na, na tym subpaku pół godziny czy godzinę i nas już boli kręgosłup plecy i mamy dosyć pracy. Nie, nie, to bardziej chodzi o takie bardzo długie stosowanie tego urządzenia. Kolejną potencjalną wadą jest to, że rzeczywiście po kilku godzinach. Intensywnego używania subpaka, zacznie nam się y, troszkę tak jakby nieprzyjemnie robić, w sensie, no tak samo jak na przykład takiej, łup takiej łupaninie w klubie, po takich kilku godzinach możemy poczuć się dość zmęczeni. Tak samo nie wiem, jakbyśmy po prostu używali jakiegoś masażera, który będzie w bardzo intensywnych ustawieniach pracował nam ciągle przez kilka godzin. No wiadomo, yy, będą jakieś takie tam trochę, trochę skutki uboczne w postaci gorszego samopoczucia, więc nie można tego urządzenia nadużywać. Kolejnym problemem jest nieco zbyt duży poziom szumu w słuchawkach, gdy korzystamy z supaka w trybie Bluetooth. Nie wiem dokładnie z czego to w ogóle może wynikać, yy, jednak no. Ja wolę podłączyć go bezpośrednio po kablu i wszystko brzmi dużo lepiej. Nie jest to też urządzenie totalnie bezgłośne. Oczywiście nie jest na tyle głośne, żeby obudzić kogoś w sąsiednim pomieszczeniu. Jednak jeżeli ktoś się spodziewa, że po prostu będzie mieć totalną ciszę, to nie jest to racja. Słyszymy takie drgania, czujemy takie, takie wibracje, ale słyszymy też. Więc jakby co też warto mieć na, na uwadze. I ostatnią rzeczą, najważniejszą jest cena. Otóż to urządzenie kosztuje w tym momencie 300 dolarów, plus na, na stronie producenta kosztuje 300 dolarów plus koszty wysyłki. Tak więc, no, może być to dość spora inwestycja dla niejednej polskiej kieszeni. Jednak, no, muszę przyznać, że według mnie naprawdę warto. Jeśli chodzi o moją ocenę w skali od 1 do 10, to w mojej sytuacji, kiedy mam tak fatalne warunki w swoim pokoju jeżeli chodzi o akustykę oceniam to urządzenie na 8 na 10. Wiadomo, że nic nie zastąpi takiej prawdziwie dobrej akustyki dużych monitorów albo nawet monitorów dalekiego pola czy, czy dobrego subwoofera. Oczywiście to wrażenie będzie wtedy idealne i będziemy podejmowali idealne decyzje dotyczące naszego miksu. Jednak jeżeli nie mamy takiej możliwości, nie mamy takiego dostępu do takiego super studia, to urządzenie może być niezłym wybawieniem. Naprawdę, może być niezłą y, pomocą dla producentów i także fajną rozrywką. Ja na przykład lubię sobie słuchać utworów na supaku i po prostu sprawdzać sobie im doły i oceniać. Haha, ten źle zrobił doły, a ten, a w tym y, basy brzmią świetnie. W domowych warunkach, supak jest bardzo pomocny i pozwoli nam podejmować bardziej świadome decyzje na temat naszych miksów, co się dzieje w low-endzie, co się dzieje w dołach y, i też jeżeli chodzi o balans stopy i basu. Y, Według mnie urządzenie bardzo przydatne i serdecznie polecam. Jednocześnie w tym momencie oczywiście zaznaczam, że ten odcinek nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany. Nie kontaktowałem się z firmą Suppak, nie przesłała mi ona sprzętu do testów. Jest to wyłącznie moja opinia, moja subiektywna opinia. A akurat okazuje się, że jest dość pozytywna, jednak nie jest to wynik żadnego sponsoringu. Więc tak to tylko zaznaczam nawiasem mówiąc. No i cóż, myślę, że to będzie już koniec tego odcinka, jeżeli macie jakieś pytania co do subpaka, oczywiście chętnie odpowiem na nie w komentarzach, będę też wdzięczny za wasze łapki w górę i subskrypcję i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku.